Hej, w tym nagraniu poznasz bardzo ważny dźwięk. Dźwięk, który sprawia, że zaczniesz brzmieć znacznie ładniej po angielsku. Taki mały detal, który zmienia dużo, bo ten dźwięk jest wszechobecny w języku angielskim, a w większości przypadków jest po prostu źle wymawiany. I co to za dźwięk? Tym dźwiękiem jest a, które, jeżeli brzmi dla Ciebie na ten moment jak E albo A, nie przejmuj się, zapewniam Cię, że jest to dodatkowy dźwięk. Nie jest to E ani A. Anglicy mają jak najbardziej odpowiednik naszego E w takich słowach jak pen czy ten, natomiast w takich słowach jak I have, oni nie mówią I have, oni mówią I have. I teraz, jak wymówić ten dźwięk A? Powiedz najpierw E, rozszerzając lekko usta, E. Następnie powiedz A. Zauważ właśnie, że kiedy mówisz E, usta idą bardziej na bok. Jak mówisz A, usta idą bardziej do góry. A teraz, poruż ustami do góry, jakbyś mówił A, ale zamiast A, postaraj się powiedzieć E. E. A, więc ten dźwięk jest pomiędzy A i E. Tylko pamiętaj, żeby nie robić takiego przejścia od A do E, żeby to nie brzmiało EA ani AE. To jest jedno brzmiący dźwięk. Usta do A i mówi, że A. I teraz popraktykujemy użycie tego dźwięku w słowach. Uwaga. Have. Apple. Tutaj ważna rzecz to jest apple, a nie apple, jak mówi sporo osób. Cattle, handle, man, grand, an, cabin. Teraz zobaczymy sobie różnicę między e i a, żebyś usłyszał to jeszcze wyraźniej. Uwaga, teraz będziemy mieli pary słów. Hell, hell. Jam, gem. Sand, send. Cattle, kettle. Nets, nets. Mam nadzieję, że na tym etapie przynajmniej słyszysz różnicę między E i A. Wraz z tym, jak będziesz praktykował, ta różnica będzie stawała się dla Ciebie coraz wyraźniejsza. W opisie pod tym nagraniem znajdziesz rozpisane te słowa, które ćwiczyliśmy wraz z transkrypcją, właśnie po to, żebyś mógł to wyćwiczyć. Dziękuję.